Siema, siema, z powrotem. Jestem już z powrotem, musiałem go pójść do babci, zanieść jej do łąki. I już znowu będziemy nagrywać swoją właśnie część, właśnie Wiedźmina 3. W pewnym wcześniej odcinku się witałem, przez co tam mówiłem. Może się chłopca na zobaczyć. No to wezmę tego, którego lecił dalej. Ale skierowała go do Corin Tilly, onej romantki, która zajmowała się odnajdywaniem zaginionych. Onej romantka Corin Tilly sprawiła, że Wiedźmin wyśnił spotkanie Ciri ze mną, czyli z Jaskrem. No. Geralt wiedział więc, że jeśli chce odnaleźć Ciri, musi najpierw odszukać starego przyjaciela. Wow, to super. To super, to super. To się chwali. Ale Temeria to żadna Temeria. O, nie chce ci się żyć. Dość mam tego wszystkiego. Ja chcę sobie zobaczyć, czy ja mam... Ale chemii, czy ja coś sobie mogę zrobić? Rzemiosło. Chyba nie szkoda gadać. No, szola, szola. Elfia krew, co? No. Ty, piękny. Co trzeba zrobić, żeby taką bladą mordę mieć? Ciemność. Widzę ciemność. Ciemność widzę. Widzę ciemność. Witajcie! Wy w jakiej sprawie? Jestem umówiony na lekcję szermierki z Rozą. Geralt z Rivi, prawda? Panienka wyszła akurat na spacer w okolice Tumskiego Mostu. Prosiła, żebyście do niej dołączyli. Zapowiada się ciekawa lekcja. Dzięki. Chodź, Michu. Zejście. No. Zły pomysł. No. On nie jest! Dzielnik! Sami zaczęli, przepraszam. No kurde, ale weź mi to. No. Ty, to jak było z tym foltestem? Jak było, że nie żyje. Mówiłem mi, policja. Mówiłem. A ten? Jechałeś tam, bo ci ktoś w końcu łeb ukręci. A nie wiem, o co chodzi. Siema. Cześć. Witaj! Co chcesz dać w zastaw i ile ci trzeba? A skąd wiesz, że w ogóle potrzebuję pożyczki? Każdy potrzebuje. A ty już na pewno nie wyglądasz mi na takiego, co groszem śmierdzi. Na razie nie narzekam. To może obejrzysz fanty na sprzedaż? Oko. Jak długo? Od dawna pracujesz jako lichwiarz? Na pewno, od takiego chłopaczka. Pomagałeś ojcu, tak? I przejąłeś po nim interes? Nie.
Nie, ojciec przyniósł mnie tu pod zastaw i nigdy nie odebrał. Wow. Super. A może nie pogardzisz partyjką Gwinta? No właśnie. Nie pogardzisz, a? Jest, wygrywam. Wow. Hasil, o. Witaj. Pożyczasz czy kupujesz? Pokaż, co masz. Pokaż, co masz na zbyciu. No, co masz. Ale się przyda. Masz jakiś problem? Nie. Na cyce po ulicy większość ciebie uchłaniasz jak ze mnie. Ludzie, poratujcie. Chory jestem na bidę. Naszego starego... Stawaj do walki! Znajomego, o. Znowu ty? Nie masz dość? Siniaki na życie już ci przekwitły. Nie gadaj tyle, tylko stawaj, mówię. Tym razem ja górą będę. Myślisz, że co? Ćwiczyłem starczą i kukłą z paku. Bacz na to i zważ, żem cię ostrzegał. Baczę i zważam. Pokaż, co potrafisz. Wystarczy tego dobrego. Litości! Wystarczy ci już? Tak. Ale następnym razem... Wracaj do panny Jagódki w kabanich podskokach. Zanim zmienię zdanie i porachuję ci kości. No już. No! Jeszcze się spotkamy! Głupiec. Aaaa.
Zawsze przychodzisz na spacery z regimentem Nilfgaardzkiej piechoty? Zawsze. Decyzja tatusia. To dla twojego bezpieczeństwa, Roza. Ludzie nas tu nienawidzą. Niby za co? Zrobiłam im coś? No ale mniejsza z tym. Żołnierzu, możecie odejść. Ale jego wielmożność, ambasador Faraatre, mówił, żeby... A moja wielmożność mówi co innego. Nie poznajesz go? To Geralt z Rivii, najlepszy szermierz północy. Nic mi z nim nie grozi. No już, odmaszerować! Lewa, prawa! Lewa, prawa. Wreszcie. No, Geralt, idziemy. Pokażę ci coś. Dobra, fajnie. Umawialiśmy się na trening, nie na spacer. To... Oj, wiem, wiem, Geralt. Nie przynudzaj już tak, tylko chodź. Kurde. Ona coś kombinuje. Keswex! Keswex! Ona coś kombinuje. Na pewno próbna. Nie kręcić się tu. Czy ja się kręcę? Widzisz, pomyślałam, że zamiast ćwiczyć w zatęchłej piwnicy, poruszamy się na świeżym powietrzu. Pojedynek na moście, jak w powieści. No, wyciągaj miecz. Mam tylko srebrny i żelazny, a powinniśmy walczyć na drewniane. No właśnie. Powinniśmy. Ale najwięcej frajdy jest w robieniu tego, czego się nie powinno, nie? Zakopany owoc najlepiej smakuje. No dobra, jak sobie życzysz. Jak sobie panienka życzy, tylko żeby potem nie było płaczu. Jakby co, dam ci chusteczkę. Broń się! No dobra, sama się kręciłaś. Szybciej! Już przestań! Poddaję się! W porządku? Tak. Jedyne, co poważnie zraniłeś, to moje poczucie dumy. Swoją drogą, skąd się u ciebie wzięło takie zainteresowanie szermierką? Z nudów. Nie mam tu znajomych. Ojciec trzyma mnie krótko. Ciągle tylko bankiety i bankiety, bankiety. Nie znoszę bankietów. Tak to samo. Rozmowy nudne, jedzenie podłe, alkohol słaby. Właśnie. No, a z mieczem w ręku mogę się przynajmniej trochę wybiegać. Wyżyć. Dobrze. No dobrze, to co teraz? Wracamy do domu. Tylko... Przepraszam, Geralt, to trochę niezręczne, ale... Przesunął mi się gorset. Możesz się na chwilę odwrócić? Strasznie mnie pije. No. Rozumiem, że kobieta musi dbać o wygląd, ale walczyć w gorsecie? Przecież on krępuje. Roza? Zaraza zwiała. Jeśli coś jej się stanie, Faraatre urwie mi łeb. Muszę ją znaleźć. No właśnie. Ale jest właśnie Wiedźmin. Nie mogła odejść daleko. O. Nie zatrzymywać się. Nie zatrzymuję się. Ja prowadzę śledztwo. Jestem Geralt Holmes. Słyszałeś, jak zaszwargotała? Nasze dziewki tak nie mówią. A nie. Za to ten Nilfgaardzie już ta. Zły lokal wybrałaś, złotko. My tu czarnych nie lubimy. Zostaw mnie, brudasie! Łapy przy sobie! A, daleko się zapuściłaś od Nilfgaardu, słoneczko. I nie wiem, czy jeszcze tam wrócisz. To córka ambasadora Faraatre. Obejmuje ją immunitet dyplomatyczny. Nie bardzo rozumiem, co ty tam pierdolisz, poza tym, że się skumałeś z czarnymi. Nie dziw się, Lukas. Wiesz, jak jest. Wiedźmina to zawsze ciągnie do potworów. Ale z tą bystyjką... No, to już my się rozprawimy. Przeproś ją. Sprawiłeś panience przykrość. Przeproś ją teraz. Najładniej jak potrafisz. Panienka wybaczy. Przepraszam po stokroć. Bądź grzeczny jak twój kolega. Ukłoń się i zjeżdżaj być patriotą gdzie indziej. Luke!
Lukas i Kobe. Zapamiętam te imiona. A jak już zajmiemy Nowigrad, znajdę ich i się z nimi policzę. Spokojnie. Nic ci w końcu nie zrobimy. Podnieśli na mnie rękę. To dość, żeby im tę rękę odrąbać. Pora zakończyć lekcję. Zapamiętaj, czego się dziś nauczyłaś, bo chyba często będziesz musiała używać miecza. Nie rozumiem cię, Geralt. Czemu nagle przejąłeś się losem dwóch pijaczków? Co cię oni obchodzą? Świat będzie lepszy bez... Myślę, że powinnaś już wracać do domu. Najkrótszą drogą. Rozumiem. Bywaj, Geralt. Powodzenia na szlaku. Dziękuję. Pani, drogi pan, w karczmie burt lepiej nie urządzaj. Spokojnie. Idzie diabeł ścieżką krzywą, pełen myśli złych. Nie pożyczył mu do piwa, nie pożyczył nikt. Wina, wina, wina dajcie, a ja umrę, pochowam się na zielonej Ukrainie. Przy kochanej mej dziewczynie. To ty, bracie, żeś z królami tańcował? Tak, ja. No, ale jeszcze nie ma tego. No, Rikuś! Nie pocisz się w tej kurcie. Nie. Lubisz sobie popić, co? Ach, ale jestem obżarta. Witaj w Siedmiu Kotach, najfartowniejszej gospodzie w mieście. Mawiają, że nawet kac po naszym winie przynosi szczęście. O. A zagramy w karty? Mogę? Chciałbym zagrać z tobą w karty. Konkretnie w Gwinta. Trzech rzeczy potrzebuje moje męstwo. Jeść dobrze, pić dobrze i zabawić się dobrze. Znowu ten ból głowy. A w tym Velen to prawdziwie taka bida? Witaj w Siedmiu Kotach! Mawiają, że na... A, wiem. To co dzisiaj macie w karcie? Stacje. Zajdźmy do naszego samu. Zajdźmy do ćwiczeń. Wyrawa Imperia. Może emisariusz. Dzięki. Bywaj. Bywaj. Zapraszam. Pokaż, co tam masz. Pokaż mi. Co tam masz? O, wygłaszaj ogład mekara wojownika. O, on mi się przyda. Naj, ogład. Ogład mekara, o, ogład bardzo niszka, co mogę zrobić. Ogład mekara wojownika, co mogę zrobić. No fajnie, to super, dobra. Zachodziłem to, a przestrzem. A jeśli nie mogę ulepszyć, ulepszony ten. O, mam jeszcze co mogę zrobić? Skąd? A, z Wigłogona jeszcze, dobra. Olej. Olej przeciwko Grakonigom. A, nie sadełko. Bywaj. Bywaj. Od razu pozna, że nie ma lepszej oferty po tej stronie fontanny. No, oczywiście. Było
buzy po domach siedzą. Proszę, proszę, kogo ja widzę? Sam biały wilk zawitał w moje skromne progi. Czym mogę służyć? Jak tam interes? No. Naprawdę nic ciekawszego nie przychodzi ci do głowy? Nie. Pytać rybaka, czy biorą, albo starą babę, jak zdrowie. Interes się kręci. Na wojnie można zarobić, jeśli się wie jak. Jeszcze zanim Nilfgaard przekroczył Pontar, zakontraktowałem dostawę drewna i żelaza z Kowiru w transakcjach zabezpieczonych, więc mam na tym siedmiokrotne przebicie. Ładnie. A nie. Tak się wydaje. Ale jak odliczysz pogłówne dla nieludzi, datki na kościół, podatek wojenny i koszta bieżące, zostają jakieś marne drobniaki. Kilkanaście skrzyń, nie więcej. Mam trochę pieniędzy, które chciałem wymienić na koronę. Dobrze trafiłeś. Oferujemy wymianę po najkorzystniejszym kursie w mieście. Czym mogę służyć? Potrzebuję pieniędzy. Chciałem zaciągnąć pożyczkę. Oczywiście. Zaraz ustalimy szczegóły. Tak po prostu? Pani Yennefer z Wengerbergu już dawno temu zadeklarowała się jako żyrantka na wypadek takiej okoliczności. Prócz tego mamy sprawdzone sposoby na odzyskiwanie długów. Aha, kochanie. Leje i leje. Czym mogę służyć? Leje. Tak, mamy szklankę. Grywasz w gwinta, prawda? Aha. Założyłeś to, bo jestem krasnoludem. Pewnie sądzisz ponadto, że znam każdego innego krasnoluda, a po robocie drążę w piwnicy kopalniane szyby. Nie. To grywasz, czy nie? Nie. Grywa. No to zagramy. Zagrajmy w takim razie. No. Może o unikatową kartę? Czemu nie? Nie. Karty. Machacham. Ten młody emisariusz i wydała imperia. Nie pamiętam, kiedy tak sromotnie przegrałem. Karta jest twoja. Nie, dzięki. Dobrze ci szło. To jeszcze może posiadać karty warte uwagi. Na przykład Markiza Serenity. Nie obnosi się z tym. Ale i tak wszyscy wiedzą, że ma jedną z najlepszych talii w mieście. I naprawdę potrafi grać. Wiem coś o tym. Lubię deszcz. Łobuzy po domach siedzą. Miecze pierwszego sortu. Miałbyś wykonać pancerz mistrzowskiej jakości? Egzamin czeladniczy wprawdzie zdałem, ale majstersztyku jeszcze nie mam na koncie. Mógłbyś spróbować w Velen. Mieszka tam jeden taki krasnolud, nazywa się Fergus. Ludzie w Techu mówią, że na południe od Pontaru nikt lepszych pancerzy nie kuje. A pokaż co masz. Pokaż mi swoje towary. No właśnie. Dobra, lampka się przyda, no i tutaj schowamy, mógłby zabójcy, rękawice zabójcy i spornie zabójcy, o wow. O, strzelanko. Strzelam. 2, 4. Naprawimy sobie.
Bywaj. Bywaj. Tylko spójrz tutaj. No proszę. Nie, no po. Nie trzeba ci czego, mistrzu. A kupię. Zapraszam, zapraszam. Ale, ale, pokaż co masz. Co tam masz? Co tam masz? A, dziki gon. Podziemy świat. Pełna. Dobra, kada i flora. I dziki gon. Dobra. Bywaj. Bywaj. Dobrze, przeczekamy troszeczkę. Opis Metriariuszu, wilki. Zwykły życie, poradnik, mapka, mapka. O, podziemny świat, to okaż może nie przeczekać, to jest finish. Wiki gone. No i wam pokażę oczywiście. O! O, postać moja właśnie Zorkan Chibai. Opis Zorkana Chibai naszego kasmuga z kompanem Gimniego. Wini Wifangi. To jest opis Wifangiego. Balanowa Luisa Ramaren. Maja Ramaren. Opis. Eihar. Tam ogląda, tu jest opis Eihara. I Colin Pini, książka. Opis. Jeszcze o wilku było pogane. O, kuman, o, nogowy skron. Opis nogowego skrona. To jest na przykład, szukamy go na nogowy skron. Na to jest wrażliwy. Interesują cię księgi? Nie wyglądasz na uczonego, ale mam też takie z rycinami. Wybramy, franczochy. Masz ochotę na partyjkę gwinta? Nie, gwinciek! Zagramy, co ja tam mam? O, wesemis. O, wyczyszczę. Mam wesemina. Jest wesemin. Dziękuję za wesemin. Łaaa! To nie jest spójna na... O, kubka. Wróciłeś. No, wróciłem. Pokaż co masz. Pokaż te książki. Pokaż, pokaż. No nic, no to nie masz. Wesemina. Kupimy jeszcze. Dzięki. Bywaj. Bywaj. No może spać na coś też? No się czekamy. Tu jest o chłopcu. O kurde, no jeszcze zaczęłeś mi przeczekać. Jest na ten. No i jakaś troszeczka, no i chcę zacząć filmik i po malutku przekrzykać. O, za filmik. Okej. No i wygląda, że chcę przekrzykać, oczywiście. Ojej, człowieka się zbugowała. Przepraszam, pani się zbugowała. Zimorodek. Skąd nazwa?
Inspirowana poezją mistrza Jaskra. Znasz o zimorodku, co wpadł do wychodku? Tak, o księżniczce Wandzie, która utopiła się w rzece Dupie, też słyszałem. No, w każdym razie zimorodek zawsze jest otwarty dla miłośników poezji. Występują u nas prawdziwe sławy. Dobra. Na razie. Co dzisiaj serwujecie? Na razie, co ty się Szukam partnera do gry w gwinta. No to dobrze trafiłeś. Jeśli masz ochotę zagrać, to mogę postawić unikat z mojej kolekcji. Dobra, spoko, dalej, grajmy. Jasne, grajmy. Grajmy i wygrywajmy. Halo, to jest kwantnie, wygrałem lichę. A obojętny z Mahakamu i Havala z Nimerus. O, nic ma kuchna. Zostarza nie ma nic. Kuchnego też nie ma nic. Wygrałeś, karta jest twoja. O, dziękuję. Dziękuję. Wychodzić na gór i na górze medytować, bo jestem ma jakaś, nie wiem, pomysła chyba. I zmijamy! No, zmijamy! O, Niku też zmiła na przyjęcie. O, jesteś już. Chodź, siędziemy gdzieś. Zaraz się zaczyna. A, mówisz. O, Priscilla. Rampołem Priscilla jest trochę nawiązany do Essie Gavin z opowieści trochę poświęcenia. Jak tu Essie będzie śpiewać, bo ja się na chwilę zamknę. Niech Essie zaśpiewa piosenkę. Balladę, przepraszam. No, bo Essie... Priscilla, oddaję ci głos. Czarne loki z
Czy przez ślepy traf miłość nas związała? Kiedy wyrzekłem moje życzenie, czyś mnie wbrew sobie wtedy pokochała? Z moich snów uciekasz nad ranem, cierpka jak agres, słodka jak bez. Chcesz mieć czarne loki splątane, fiołkowe oczy mokre od łez. Brawo! 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 No teraz no tak nasz, no trzeba brawo zrobić, no. Brawo! Brawo Krzysztof, brawo, brawo! Co znowu? Ja go znam! Cicho bądź, kobieto! To on mordował temerskich chłopców w Białym Sadzie! Bo cię na nas wrzucili, kurde, no. To morderca? Nie. Jest wojna, a na wojnie ludzie giną. Racja. Idźcie kusić się gdzie indziej! Noż co za chamstwo, znowu burdy i awantury. A mówiono mi, że to porządny lokal. Jak znam Geralta, dupę komuś ratował. No. Nastawiając kark. Kogo ratował? Ludzi mordując! Siemię ratował! Nie daj się sprowokować. Idźcie awanturować się za drzwiami! Chodźcie! Cisza! Ja chcę posłuchać muzyki! Cisza już się wyskończył. Stolica kultury! Koniec. Kurwa mać! Papa, paszą łąki są. Kurde. Nie ma czy nie życiu. Pozwólcie, że was sobie przedstawię. Oto Pryszcilla, alias Ceraneczka. Równie piękna, co utalentowana. A to... Geralt z Rivii, wiem. Jaskier dużo mi o tobie opowiadał. A ja chętnie słuchałam. Nie dziw się, to przecież taki wdzięczny temat do pieśni. Wiedźmin zakochany w czarodziejce. Czy powinnam raczej powiedzieć czarodziejkach? W czarodziejkach. Widzę, że Jaskier nie pominął w swoich opowieściach żadnych szczegółów. Może w takim razie powiedział ci też, gdzie go szukać. Bardzo zabawne, doprawdy. To do widzenia. Nie tutaj, chodźcie za mną. No dobra, idziemy. A Fiku, ściągnij ten kapłan. Rozumiem, że jest jakiś powód dla tej konspiracji. Całkiem dobry. Kiedy ostatnio widziałam Jaskra, mówił, że planuje skok na skarb Ziggiego Roivena. No tyle noga. I więcej go już nie widziałam. Roiven? Roiven? Co to za jeden? Wysoki, gruby, cholernie groźny. I utyka na lewą nogę. Brzmi jak kulawy troll z Galii. Gdyby trolle były też diablo inteligentne i miały żyłkę do kryminału, to tak, zgadzałoby się. Okej, szkoda. Coś się nie udało. Jaskier i skok na skarb. No. Już prędzej bym się spodziewał, że wybierze życie w celibacie. Prawda, jak raz zapomniał zapłacić za wino w pasiflorze, to potem 3 dni nie spał z nerwów. Fajna siosza była. To co mu odbiło? Jaskier i skok na bank. Mówił, że musi komuś pomóc. Sprawa niecierpiąca zwłoki. Tak to chyba ujął. Rozumiem, że nie podał imienia tego kogoś. Nie, ale znając Jaskra, chodziło o tę kogoś. Pewnie szczupłą i z obfitym biustem. Chciałem ci powiedzieć, że ty nie ma obfitego biustu. Chciałem ci powiedzieć. Ale też jest fajna. Podał mi się. Zakładam, że skok się nie udał. No, nie wrócił tu w złotej karocy obwieszony klejnotami, więc chyba nie. Pytałam o niego, ale wszyscy nabrali wody w usta. Słyszałam tylko, że zrobił jakąś awanturę w siedzibie Skurwiela Juniora i że jego ludzie gonili go potem przez całe miasto. Skurwiel Junior. Tego też nie kojarzę.
największy chuj w Nowigradzie. Oczywiście nie dosłownie, tylko... Tak, tak zakładałem. Zalazł ci jakoś za skórę? Zalazł całemu miastu. Należy do czwórki ludzi, którzy trzęsą miejscowym półświatkiem. Razem z Ziggim Roivenem właśnie, Tasakiem i królem żebraków. Niezły numer. Dobrze chociaż, że Jaskier nie zadarł z kościołem wiecznego ognia. Dopiero by było. Zadarł, ale nie chcę nic mówić. Znowu trzeba Jaskra ratować. No. I znów muszę ratować Jaskra. Chyba go poproszę, żeby wykupił jakiś abonament. Wiesz, jemu teraz nie jest do śmiechu. I mi w sumie też nie. Przepraszam. Spokojnie, wyciągam to. Muszę wpierw pogadać z tym skurwielem i Ziggim Roivenem. No, przepraszam. Gdzie ich znajdę? Skurwiela to nie wiem, ale Roiven ma własne łaźnie. Tylko uważaj, to niebezpieczny typ. Ja też. No, ja też. Nie wątpię, ale Jaskier to już nie ta liga. Dlatego proszę, pośpiesz się i daj mi znać, jak tylko się czegoś dowiesz. Oczywiście. Geralt! Oczywiście. Ja poznałaś Jaskra? Powiedz mi, jak w ogóle poznałaś Jaskra? No. Na turnieju poetyckim Wellander. Oczywiście już wcześniej sporo słyszałam o mistrzu Jaskrze. Aha. I rzeczywiście w pierwszej chwili wydał mi się nadętym, narcystycznym bufonem. Tylko w pierwszej chwili? Cóż, zmieniłam zdanie, kiedy podszedł mi pogratulować. Nie spodziewałam się, że z takim wdziękiem przejmie przegraną. O kurde. Jaskier bywa irytujący, ale są chwile, kiedy przekonuje się, że potrafi być sprawiedliwy i szlachetny. Aha, i wpadający w kłopoty, no, jak myślę. Gdyby nie to, chyba bym z nim nie wytrzymała. Aha. A, rozumiem. Rozumiem. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Chyba nigdy z Jaskiem nie wytrzymał. Ale no. Kanakonga. Młodzież to ma w głowie film siu. Właśnie są w Srebrnym Mieście. Ale kto? To miasto w deszczu. Jest piękne, tak? A tu zlecenia. Jesteśmy tu jasze już. Nie, to trzeba chciał poszukiwania zrobić. Poszukiwania szuku... A, raka końcowa jelenia. Aha. Jest ta świątynna. Zanim pójdziemy do Ziggiego i do Freuda, a jeszcze pójdziemy do Patty Flory zagrać Rożko, nie? O, ha. Tyle płacili i nie bili. Na rabat i krechę nie daje. Aha, okej, spoko. Też mi taniec. Ciekawe ile bierze za... Biały wilk, witaj w pasiflorze. O, widzę, że mnie nie poznajesz. No, nie za bardzo. Witaj. Nie szkodzi? Kiedy się ostatnio widzieliśmy, pewnie wyglądałam trochę inaczej. Aha. To było... Dawno temu przyszliście wtedy z Jaskrem i dwoma niziołkami. Ale było śmiechu z tymi malcami. No. Dotąd to wspominamy. No to chyba... Czyli od tego czasu skład chyba się nie zmienił. Chyba o to chodzi może. Zmienił ogień, się. Pani ziołki. W tym interesie zawsze jest ruch. Gruba Berta wyszła za kupca. Ella ma własny zamtus, a Wisienkę znajdziesz w świątyni. Tylko ja tu zostałam. O.
To co? Zawołać dziewczynki? Tylko pamiętaj, że to kulturalny przybytek. Tu nikt się nie pcha od razu z łapami. Nasze dziewczęta są obyte i można z nimi rozmawiać na różne tematy. Okej, dobra, spoko. Chciałbym coś kupić. A pomienić. To na samu, ta furtka. Już jest dobra, pana. Dziękuję. A na razie zagramy w gwinta. Zastanawiam się, czy grywasz w gwinta. Owszem, oczywiście tylko o wysoką stawkę. W gruncie rzeczy to byłaby nudna gra, gdyby nie ryzyko. Haha, okej. No to zagramy. Masz ochotę na partyjkę? Okay. Zagrajmy. Zagrajmy. Straż zaciągnąć. No to zagrajmy. O, to jest kukarka, to jest kukurka, to jest na hasamu. Uczyć trzeba do wrakana. No pokrótów nie ma nic, ale... Nie rozumiem, jak mogłam to przegrać. Cóż, ta karta od teraz należy do ciebie. No ja też nie wiem. Masz innych graczy, którzy grają o rzadkie karty? W Nowigradzie słynna jest kolekcja Ziggy'ego Roivena. Powinieneś się z nim zmierzyć. Okej, spoko. Wszystkie drogi prowadzą do Passiflory. Witam ponownie. Kiedy tak na ciebie patrzę, zaczynam żałować, że już nie jestem w czynnej służbie. A którą dziewczynę polecasz? Którą z dziewczyn polecasz? Narcisa ci się spodoba. Nie jest może najpiękniejsza, ale bardzo pomysłowa. A jak mówiła moja świętej pamięci matka, nie w twarzy zabawa. No to jest... Nie poznam nowy narybek Passiflory. Jola? Na rabat i krechę nie daj. O, mam pizza. Witaj w Passiflorze. Witaj. Ciekaw jestem, jak się do was odnosi Straż Świątynna. Gościmy ich tu często. Z tego, co pamiętam, Kościół Wiecznego Ognia nie popiera takich praktyk. Kościół kościołem, a ludzie ludźmi. To nie ma ze sobą nic wspólnego. A teraz powiedz mi, czego sobie życzysz. Na razie dziękuję, na razie. Bywaj. Bywaj, na razie. Możemy to zrobić tutaj. Czekaj, jestem to moja żona, to powie. Witamy zacnego kawalera. Rozgość się i czuj się jak u siebie. Czego oczekujesz? Spełnimy wszystkie twoje zachcianki. Wow. A pozdrawiam. Passiflora zasłużenie cieszy się dobrą renomą. Dbamy o naszych klientów i nie wpuszczamy tu byle kogo. Na razie dziękuję. Miło było cię poznać. Pędzisz, Farysie? Fary spędzi na górę! Witamy nowego gościa. Mamy nadzieję, że nasze usługi znajdą uznanie w twoich oczach. Czego sobie życzysz? Na razie rozmowy. Jesteś elfką. Nie trudno to rozpoznać. Jestem z tego dumna i nigdy nie zamierzałam tego ukrywać. Z tego co wiem, w Nowigradzie elfy nie są zbyt dobrze traktowane. Łagodnie to ująłeś. Ale nie rozmawiajmy o tym. Przyszedłeś tu dla przyjemności. Nie po to, żeby słuchać skarg. No oczywiście, no chodź. Jestem zmęczony i chciałbym się odprężyć w towarzystwie pięknej kobiety. Najlepiej elfki. Dobrze trafiłeś. Dziękuję. Dziękuję, że jak sądzisz. O, widzisz, jaki garach jest muskulany. O, na.
Ela, ta twoja szmata! Ło! Ale ramiona, ale bicepsy, ło! A jakie umieśnione nogi, kurde, Ela! Ła, jakie przednie ramiona, ła, kurde! No kurde. Ale gaja na bicepsa, ooo! Co ty tam zapinasz? Jelan, co ty tam zapinałeś? A, to ciemno. No ciemno, bla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 bl
Jak on się nazywa? A, tu. To jak będzie? A miau, 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 miau. Nie chodź tutaj, tu. Nie chodź tu, tutaj. Zachowuj się, Wiedźminie. Czyli takim miejscu, takim fajnym, takim akcentem ten odcinek zakończa. Ja też, o, zapisik. Kurde, jak ja nie lubię tego. Tak, zapis mi zrób. Zapis. W tym momencie tak fajnie się zakończył odcinek. No i gradzie jestem, jeszcze raz mówię, subskrybujcie mój kanał, to uczy, subskrybuj, dzwoneczek, lajkujcie, komentujcie, muszę też Arcyjowi. No widzieli się też na odcinku Arcyja dzisiaj. No to dziękuję, że byliście dzisiaj ze mną. No do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Nada, siema, pozdrawiam wszystkich swoich widzów. No trzymajcie się, do następnego. No i cześć! Geralt z Rivii, Wiku i ja żegnamy się. Pa, pa! Siemanko!